Ludzie Bandery mówili: jeśli służysz komunistom, spalimy ci chałupę i zabijemy żonę. Okłamywali własny naród, szkodzili mu. Może ci prawdziwi nacjonaliści tak naprawdę nikogo nie zabili? Może byli prawdziwymi patriotami? Kto wie? Dla nas byli banderowcami, bandytami od Bandery. My dla nich okupantami. Zachodnie obwody Ukrainy. Lwowski, Rówieński, Tarnopolski, Wołyński, Iwano-Frankowski, Czerniowiecki i Zakarpacki. W pierwszej połowie ubiegłego wieku panował tu społeczny i polityczny chaos. Ukraińcom zagrażała wybuchowa mieszanka fanatycznego nacjonalizmu, komunizmu i faszyzmu. Trwała krwawa wewnętrzna wojna, o której nie wiedział świat. Banderowcy z ukraińskiego frontu. Dzisiaj obelisk. W przyszłości być może pomnik Stepana Bandery. Miejsce pamięci ofiar komunistycznej dyktatury. Tablica upamiętniająca ofiary NKWD, Gestapo i KGB. Ulica Bandery we Lwowie, centrum wieloletniej walki o niepodległość Ukrainy. W lutym 1929 roku w Wiedniu ukraińscy emigranci założyli Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, OUN. Walczyli z Polakami, do których po I wojnie światowej należała część zachodniej Ukrainy. W latach 30. OUN dokonała 60 akcji terrorystycznych i sabotażowych skierowanych przeciwko polskim władzom. Cel był jasny – odzyskanie niepodległości. Żeby go osiągnąć, OUN współpracowała także z III Rzeszą Niemiecką. Przywódcy OUN – generał Jewchen Konowalec, Andrii Melnik i Stepan Bandera wspierani byli przez niemiecki kontrwywiad wojskowy. Oto teczka pułkownika Erwina Stolcego podczas wojny szefa wydziału drugiego Abwery. Stolce miał bezpośredni kontakt z przywódcami OUN, Konowalcem, Banderą i Melnikiem. Był ich oficerem prowadzącym. Otrzymywali od niego pisemne rozkazy i finansowe wsparcie. Aljek Matwiejew, pracownik Centralnego Archiwum Tajnych Służb. W roku 1945 Erwin Stolce został pojmany przez żołnierzy Armii Czerwonej i przekazany kontrwywiadowi wojskowemu SMERSZ. Złożył zeznania dotyczące współpracy Abwery z ukraińskimi nacjonalistami na terenach Polski i Ukrainy. Najsłynniejszy przywódca nacjonalistów Stepan Bandera. Dzisiaj narodowy bohater, wcześniej terrorysta. Za uczestnictwo w zamachu na polskiego ministra spraw wewnętrznych Pierackiego w 1934 roku skazany na karę śmierci, którą w akcie łaski zamieniono na dożywocie. Uwolniono go po agresji Niemiec na Polskę. Niemcy i Związek Radziecki podzieliły się Europą. Wschodnie tereny Polski zajęli Sowieci. Powróciła cicha nadzieja na wolną Ukrainę Zachodnią. Nadeszły czasy tyranii. NKWD rozpoczęło oczyszczanie regionu z tzw. elementów antysowieckich. W latach 1939-40 z terenów zachodniej Ukrainy i Białorusi deportowano na wschód około 300 tysięcy osób. Kiedy miałem zaledwie 4 lata, nauczyłem się nienawidzić bolszewików. Było to w czasach wielkiego głodu. Profir Lachman, pseudonim Riewiuszi, aktywista banderowiec, po wojnie skazany na 20 lat obozu pracy.
Na początku lat 40. wywozili mieszkańców Dermania. Byłem w szkole. Mieliśmy akurat przerwę. Przejechały koło nas ciężarówki napakowane ludźmi. Zabrali ich jako politycznych albo kułaków. Coś takiego nie powinno było się wydarzyć. Postanowiliśmy wówczas nie walczyć za Moskwę, tylko za własny kraj. Wraz z wybuchem wojny kraj się podzielił. Część Ukraińców wstąpiła do Armii Czerwonej, część poszła do lasu. W pierwszych dniach wojny Wehrmacht rzadko napotykał zbrojny opór. Ludność widziała w Niemcach pogromców bolszewickiego reżimu. Niemieckie kroniki filmowe pokazywały radosne sceny powitań. Ukraińcy chcieli pewnie uniknąć aktów przemocy. Nadzieja na utworzenie niepodległego ukraińskiego państwa mogła być teraz wiązana tylko z niemieckim okupantem. Nie ufaliśmy radzieckim politykom. Wasilij Kiryluk, zwolennik Bandery. Nasz brak zaufania potrafili wykorzystać nacjonaliści. Chcieliśmy wskrzesić ruch narodowo-wyzwoleńczy, a pomóc nam w tym mieli Niemcy. Cieszyliśmy się w duchu, kiedy weszli na Ukrainę. Czerwiec 1941 roku. Niemcy czuli się na okupowanych terenach jak w domu. W nocy 30 czerwca oddziały radzieckie wycofały się ze Lwowa. Niemiecka kronika filmowa pokazywała wynoszenie zwłok z lwowskich więzień. Były to ponoć ofiary terroru wycofującej się Armii Czerwonej. Nazajutrz Ukraińcy wyładowali swą wściekłość na pomnikach, ikonach sowieckiej władzy. Rozpoczęła się jatka. Ścigano i zabijano czcigodnych obywateli, którzy pracowali w radzieckich urzędach. Wasyl Korowin, pułkownik FSB, profesor prawa. W pierwszych tygodniach zlikwidowano we Lwowie ponad 3000 mieszkańców. Rozstrzelano ich. Banderowcy z ukraińskiego frontu. Lwowski rynek. To tutaj 30 czerwca 1941 roku Stepan Bandera ogłosił utworzenie niepodległej Ukrainy. Przyłączył do niej wschodnie tereny kraju, których mieszkańcy nie uznali go za swojego przywódcę. Fragment deklaracji niepodległości. Ukraiński rząd będzie ściśle współpracować z wielkimi Niemcami Adolfa Hitlera, który w Europie i w świecie tworzy nowy porządek. Hitler pomoże narodowi ukraińskiemu w uwolnieniu się spod sowieckiej okupacji. Bandera powołał ukraiński rząd z premierem Jarosławem Steczką na czele. Tamten pucz i deklarację niepodległości poparł grecko-katolicki arcybiskup, metropolita lwowski Andrzej Szeptycki. Szeptycki jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego.
Potępiał wprawdzie działalność terrorystyczną i antypolskość ukraińskich nacjonalistów, ale ogłosił jednocześnie, że deklaracja niepodległościowa OUN to wola boska. W czasie okupacji organizował kryjówki dla Żydów, ratując ich przed niechybną śmiercią. Instytut Yad Vashem wyróżnił go później tytułem obrońcy pokoju. Ale jako żarliwy antykomunista wzywał młodych Ukraińców do wstępowania do ochotniczej dywizji SS Galicjen. Wojna domowa w cieniu Hitlera. Ogłoszono powstanie niepodległej Ukrainy. Naziści na znak poparcia dla antyradzieckich nastrojów zorganizowali na prędce pochody i manifestacje. Były chleb i sól, były deklaracje wierności i wzajemnej współpracy. Ale niemiecko-ukraińska idylla nie trwała długo. Nowe państwo istniało zaledwie przez 17 dni. Potem Hitler uznał niezawisły rząd za nielegalny. Gestapo aresztowało Banderę i Steczkę. Powołanie niepodległego państwa nie odpowiadało koncepcji niemieckiego rządu. Sprzeciwiali się przede wszystkim Hitler i jego główny ideolog Rosenberg. Ukraina miała zostać kolonią, której ludzkie i materialne zasoby chciano wykorzystać dla dobra Niemiec. Już wkrótce całą niemal Ukrainą rządził Erich Koch, komisarz Rzeszy wyznaczony nie przez Banderę, ale przez Hitlera. Koch stwierdził jednoznacznie, że terenowe organa ukraińskiej władzy nie są niezależne i mają wypełniać rozkazy niemieckich okupantów. Ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli wojnę na wielu frontach. Ukraińska milicja likwidowała Żydów. Utworzone przez dowództwo Abwery bataliony walczyły przeciwko Armii Czerwonej. Ukraińscy partyzanci prowadzili akcje dywersyjne przeciwko Niemcom. Członkowie rządu Steczki zostali aresztowani i wysłani do Sachsenhausen. Bandera również. Trafili do osławionego podobozu Zellenbau. Ich aresztowanie mocno zachwiało przychylnym nastawieniem Bandery do Niemców. Ci z kolei stwierdzili, że ukraińscy ultranacjonaliści mogą im się jeszcze kiedyś przydać i nadali im status więźniów honorowych. W Sachsenhausen trzymano także Jakowa Dżugaszwilego, syna Stalina. Niemcy mieli nadzieję, że Bandera wpłynie na ukraińskich nacjonalistów. Pozwolili mu nawet na spotkanie z przywódcami OUN. Banderę zwolniono wprawdzie jesienią 1944 roku, ale plany dotyczące przyszłych losów swojej ojczyzny musiał opracowywać za granicą. Znikł gdzieś na terenie Niemiec. Nie miał prawa powrotu na Ukrainę. Stolicą okupowanych terenów zostało Równe. Niemcy stworzyli tam trzy obozy koncentracyjne. Szacuje się, że zamordowano w nich 102 tysiące osób narodowości ukraińskiej i żydowskiej. Niedaleko stąd, u stóp tamtego wzgórza, Niemcy rozstrzelali 75 mieszkańców Równego. Byli wśród nich starcy i dzieci. Niektórych pogrzebali żywcem. Mój Boże, ziemia oddychała jeszcze przez jakiś czas. Niemieckich oprawców wspomagała ukraińska milicja, do której zgłaszało się wielu ochotników. Bezlitośnie prześladowali rodziny czerwonoarmistów.
Najmniejsza oznaka lojalności wobec Sowietów mogła kosztować życie. Rozdano tysiące krótkich deklaracji. Zobowiązuje się do służby w policji. Wiecie, co banderowcy robili z tymi, którzy mieli jakiekolwiek powiązania z Sowietami? Mieszkała tu Bogu ducha winna kobieta. Przyszli do niej nocą, udusili ją, a ciało zawlekli do ogrodu. Przysypali je ziemią i uciekli. To był po prostu koniec świata. Rok 1943. Na froncie trwają ciężkie walki. Czerwonoarmiści przeszli do kontrofensywy i rozbijają faszystowskie oddziały na linii Kijów-Charków. W roku 1943 odmieniły się losy wojny. Nacjonalistom nie udało się wywołać powstania narodowego i wskrzesić niepodległej Ukrainy. Nie skorzystali na tym, że Wehrmacht i Armia Czerwona wzajemnie się osłabiały. Do zachodniej Ukrainy wracała władza radziecka. Nacjonaliści zaczęli szukać sprzymierzeńców. Nie mieli wyboru. Po raz drugi zwrócili się do Niemców. Inicjatywę przejęli ludzie z OUN. Zaoferowali pomoc swoich struktur podziemnych, doświadczonych w aktach terroru i akcjach sabotażowych. Teraz mogłyby je przeprowadzać na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. W rewanżu oczekiwali wojskowego i finansowego wsparcia. Oczywiście je otrzymali. Niemcy dbali przede wszystkim o swoje interesy. Każde opóźnienie marszu Armii Czerwonej było im na rękę. Postanowili połączyć poróżnione frakcje nacjonalistów i w roku 1943 poparli utworzenie Ukraińskiej Powstańczej Armii UPA. Jej struktura organizacyjna była podobna do struktur OUN i oddziałów rebelianckich Bandery. Wycofujące się wojska niemieckie pozostawiły oddziałom UPA magazyny pełne broni, żywności, a nawet mundurów. Akcje dywersyjne przeprowadzane na tyłach Armii Czerwonej były Niemcom na rękę. UPA miała własny interes – proklamowanie niepodległej Ukrainy. W lutym 1944 roku żołnierze Armii Powstańczej ciężko ranili generała Watutina, dowódcę pierwszego frontu ukraińskiego. Generał zmarł 6 tygodni później. Moskwa przyznała, że w zachodniej Ukrainie działają dobrze uzbrojone oddziały liczące około 30 tysięcy ludzi. Podjęto decyzję o wysłaniu przeciw nim oddziałów NKWD i regularnej armii. Zgrupowaniem dowodził marszałek Żukow. Tereny między Równem a Tarnopolem. Koniec kwietnia 1944 roku. Na rozkaz Stalina w Lasach Krzemienieckich rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja skierowana przeciwko oddziałom UPA. W 2002 roku w Mostach Wielkich wzniesiono pomnik upamiętniający tamtą bitwę, w której uczestniczyło 30 tysięcy czerwonoarmistów i 5 tysięcy banderowców. Ja
Byłem wówczas w Hurbach. Radzieckie oddziały nadciągały ze wszystkich stron. Mieli czołgi. Przeprowadzili ataki z powietrza. Było strasznie. Zginęło wielu naszych ludzi. Dzisiaj mówi się o akcji specjalnej lub lokalnym konflikcie. Ale to była prawdziwa wojna. Straszna i bezwzględna. Między ukraińskimi powstańcami a armią radziecką. Prowadzono ją nie tylko w zachodniej Ukrainie, ale i na Białorusi, w Czechosłowacji i Polsce. Na terenach opuszczonych przez niemieckiego okupanta biły się ze sobą słowiańskie narody. Ukraińcy bronili się przed przymusowym wcieleniem do ZSRR. Sowieci nie mogli wybaczyć banderowcom kolaboracji z nazistami i aktów przemocy wobec ludności cywilnej. W tamtym czasie ciała wrogów przewożono do najbliższej miejscowości i wystawiano na pokaz. Dla zastraszenia. Każdy, kto współpracował z banderowcami, był w najlepszym razie aresztowany. Na ogół jednak groziła mu śmierć. Żołnierze Bandery zabijali w odwecie sprzymierzeńców Związku Radzieckiego. Kiedy nasz oddział wchodził do jakiejś wioski, wszyscy mieszkańcy byli pogrążeni w żałobie. Andrzej Mojsejenko, weteran Armii Czerwonej. Słyszeliśmy jęki i płacz. Każda rodzina kogoś straciła. Przeprowadzaliśmy krótkie śledztwo. Opowiadano nam, że do wioski wszedł oddział banderowców i przeprowadził akcję odwetową. Bili, rozstrzeliwali, dusili przypadkowych ludzi w każdym wieku. Ponad pół miliona wrogich żołnierzy zmierzyło się z oddziałami pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Koniewa. Krwawe walki rozpoczęły operację lwowsko-sandomierską. Linie obronne nieprzyjaciela zostały przełamane i radzieckie oddziały przedzierały się w kierunku miasta. Czternaście dni po rozpoczęciu ofensywy Lwów został wyzwolony. Dwudziestego siódmego lipca 1944 roku czerwonoarmiści odbili Lwów. Metropolita Szeptycki wezwał ukraińską armię powstańczą do zaniechania zbrojnego oporu. Szeptycki zmarł 1 listopada. Na jego grobie złożono także wieniec od władz radzieckich. Agenci w Armii Wyzwoleńczej. NKWD utworzyło oddziały rozpoznania, żeby dowiedzieć się, jak liczne są oddziały UPA, kto nimi dowodzi i gdzie się ukrywają. W infiltracji banderowskich grup uczestniczyli skazańcy i dezerterzy Armii Czerwonej. Za co siedzieli? Za rozboje, kradzieże i inne drobne przestępstwa. Pan za co siedział? Za kradzież. Zwykłą kradzież. Kradzież czego? Czego? Chleba. Musiałem coś jeść. Ile pan dostał? 3 lata. Jak pan uciekł? Jak uciekłem? Podczas spaceru. Ten mężczyzna nazywa się Jurij Taraskin. Nie był zbiegłym więźniem, tylko radzieckim szpiclem.
Z 10 innymi NKWD-zistami udało mu się przeniknąć do UPA. W UPA walczyli przedstawiciele prawie wszystkich narodów ZSRR, także Żydzi i Rosjanie. Szeregi walczących zasilali zbiegli więźniowie i dezerterzy. Obok doświadczonych żołnierzy walczyli chłopcy, którzy mieli wówczas po 16 lat. Niektórzy zgłaszali się na ochotnika, innych werbowano siłą. Współpracowałem z ukraińskim podziemiem. Jestem z tego dumny. Robiłem to z patriotycznego obowiązku. Byłem to winny swojej ojczyźnie, Ukrainie. Potem siłą wzięto mnie do Armii Czerwonej. Walczyłem w niej pod przymusem. Nie żałuję, że należałem do UPA. Przeciwnie, jej zwolennikiem jestem do dziś. Służyłem w UPA nie z własnej woli. Zrekrutowali mnie. Miałem wówczas 15 lat. Ukrywałem się, bo nie chciałem iść na wojnę. We wrześniu 1944 roku w tym budynku w miejscowości Ostróg znajdowała się szkoła agentów NKWD. Jurij Taraskin i jego towarzysze przygotowywani tu byli do infiltracji oddziałów Bandery. Kiedy dostawaliśmy się do banderowców, opowiadaliśmy tak zwaną legendę. Mówiliśmy, że uciekliśmy z więzienia, że każdy z nas dostał 5 albo 3. To znaczy 5 lat albo 3 lata więzienia. Grupa Taraskina została wysłana do lasu pod koniec września. Po kilku tygodniach nawiązali kontakt z bogatym chłopem, który pomagał banderowcom. Przyjął agentów nocą i ich nakarmił. Kiedyś odwiedził ich nawet w ich kryjówce. Powiedział: chłopaki, Sowieci ściągają kontrybucje i zabierają obowiązkowe kontyngenty. Przepędźcie ich. Turnijcie tych Sowietów. Dobrze, ale jak? Wiedzieliśmy, że chodzi o całą kompanię wojska, a nas było 11. Sowieci przeciw Sowietom. Przeciw 10-krotnie silniejszej grupie. Jak mamy to zrobić? A oni na pewno będą chcieli nas zabić. Ale nie mieli wyboru. Żeby udowodnić nienawiść do władzy radzieckiej, zainscenizowali atak na swoich ludzi. Niepostrzeżenie weszli do wioski. Podbiegły do mnie Wiera Dmitriewa i Olga. Poznały pana? Nie poznały, bo miałem brodę i kałmucką czapkę z tryzubem. Wyglądałem jak diabeł. Dziewczyny krzyknęły: banderowcy! Zacząłem strzelać. Kule oczywiście nie trafiły w cel, ale panika we wsi była wielka. Atakują banderowcy. Zaatakowani nie wiedzieli, ilu ich było. Radziecki oddział uciekł. Stało się dokładnie to, czego chcieli napastnicy. Tamten kułak zarekomendował nas do sotni dergacza jako bohaterów, bezlitosnych wrogów Sowietów. W ten sposób grupa Taraskina została wcielona do podziemnej armii UPA i mogła wypełniać swoje zadania. Banderowcy nie mieli jednolitego umundurowania. Nosili niemieckie mundury z naszytymi własnymi dystynkcjami. Po 3 czerwone paski na rękawach i kołnierzyku i już byłeś partyzantem Bandery. Czapki też mieli niemieckie, z ukraińską kokardką.
Ci, dla których nie wystarczyło mundurów, wkładali na siebie to, co mieli. Podobnie jak agenci NKWD. UPA miała jednak służby informacyjne, które kolportowały ulotki i wydawały frontową gazetkę. Opisywano w niej przebieg potyczek, publikowano wyznania wiary prawdziwych nacjonalistów i wezwania do walki przeciwko władzy radzieckiej. Trwała walka propagandowa. Mówili nam, że Sowieci tak łatwo nie ustąpią, bo chcą podbić cały świat i wszędzie wprowadzić komunizm. Dlatego nie możemy zawrzeć z komunistami pokoju. Zachodnia Ukraina, rok 2003, wieś Ucholce. Przez 60 lat nic się tu prawie nie zmieniło. Puste, piaszczyste drogi, po których jeżdżą furmanki. W roku 1944 stacjonował tu oddział Dergacza. W chacie na skraju wioski mieszkali agenci NKWD. Grupa Taraskina była z ludźmi Dergacza przez miesiąc. To dzięki nim zrezygnowali z kilku ataków na pociągi. To na skutek ich agitacji kilkunastu banderowców przeszło na stronę Sowietów. Jakiś czas później Dergacz zorientował się, że jego oddział był obiektem infiltracji. Poznał nawet liczbę agentów. Było ich 12. Dergacz nie był zbyt bystry, ale w końcu zorientował się w sytuacji. Agentów zdemaskowano. Próbowali uciec, ale szybko ich otoczono. Obiecano im, że będą żyć, jeśli opiszą swoje zadania i zdradzą, w jaki sposób przeniknęli do oddziału. Taraskin i jego towarzysze grali na zwłokę. O 22:00 mieli otrzymać wsparcie. Banderowcy krzyczeli: poddajcie się, czas minął, koniec gadania, wychodźcie jeden za drugim. Seryozhka podniósł się i coś im odkrzyknął. Obrzucił ich wyzwiskami, a potem wybuchnął śmiechem. Śmiał się przedwcześnie. Szybko zrozumiał, że to będzie walka na śmierć i życie. I że przetrwamy tylko, jeśli do 10:00 dotrą posiłki. Banderowcy wstali i rozpoczęli natarcie. A my mieliśmy tylko garść nabojów i dwa granaty. Tyle, żeby popełnić samobójstwo. Nagle huknęło. I na niebie rozbłysły flary. Usłyszeliśmy głośne hurra. Przemocy ciąg dalszy. Niemcy zostali wyparci z zachodniej Ukrainy. Radzieccy korespondenci donosili, że całkowitą władzę znów sprawuje tam Moskwa. Nie mówili o problemach, na które natrafili Sowieci. W rzeczywistości w roku 1944 rządzili tylko za dnia. Noce należały do ukraińskich nacjonalistów. Chłopi, którzy próbowali rozpocząć normalne życie, byli terroryzowani przez obie strony konfliktu. Sowieci obwiniali ich o sprzyjanie banderowcom, którzy z kolei mścili się na nich za lojalność wobec Sowietów. Nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy noc. Ojciec zamykał nas w piwnicy, a sam chował się do spichrza, żeby nas nie zabili. Moja teściowa opowiadała, że terroryzowali ich nie tylko Sowieci. Ludzie Bandery też wyprawiali z nimi straszne rzeczy.
Była jeszcze mała, kiedy przyszli do wioski i udusili jej ojca. To było straszne. Widziałem tyle zbezczeszczonych ciał. Nigdy nie uczestniczyłem w takich aktach bestialstwa. Nie potrafiłbym. Czasem słyszeliśmy od umierających, kto był sprawcą. Zakradaliśmy się następnej nocy i go likwidowaliśmy. Spotkanie w zachodniej Ukrainie. Wiek XXI. Aleksiej Poliszczuk, były banderowiec, i Nadjeżdża Kiriliuk, była komsomołka. Dyskusja, kto miał wówczas rację, trwa do dziś. Rok 1945. Zwycięstwo nad faszyzmem było zarazem końcem ukraińskiej powstańczej armii. Oficjalnym końcem, bo w rzeczywistości wielu jej członków udało się na emigrację. Ukryło się w lasach lub zaczęło działać w podziemiu. Z rozkazu szefa NKWD okręgu Rówieńskiego. Członkowie UPA, którzy się poddali, żyją i pracują w spokoju. Wszyscy pozostali muszą się zgłosić do 1 sierpnia i oddać broń. W innym przypadku zostaną wraz z rodzinami postawieni przed sądem i wypędzeni z okręgu Rówieńskiego. Mimo takich wezwań i represji NKWD, banderowcy z zachodniej Ukrainy byli aktywni do lat 50. ubiegłego wieku. Nie tworzyli już armii, ale nacjonalistyczny podziemny ruch. Cel pozostał ten sam, niepodległa Ukraina. Liczba aktywnych członków UPA na początku lat 50. nie jest dokładnie znana. Rok po wojnie było ich około 400. Liczba ta zapewne potem się zmniejszyła. Wygląda jak zwykłe drzewo, ale rośnie w skrzyni i zasłania wejście do podziemi. W takich jaskiniach banderowcy żyli całymi miesiącami. Przebywanie w ziemiankach oznaczało nieustanną walkę z wszami. Oni nie mieli się gdzie myć, nie mogli pójść do ludzi. Latem żywili się tym, co rosło w pobliżu. Na zimę gromadzili jakieś marne zapasy. To było straszne życie. Nie mieli kontaktu ze światem. Stawali się powoli dzikimi zwierzętami. Znam przypadek z roku 1946, a może to był koniec 45. Pewna kobieta zaniosła mężowi ubrania i jedzenie. Mąż zaoferował ją swojemu kompanowi. Jak masz ochotę, sprawdź, jaką mam kobietę. I potem sam pilnował, żeby nikt im nie przeszkodził. Wina i pokuta. W roku 1945 liczbę banderowców i ich zwolenników szacowano na 20 tysięcy. Wielu oddało się w ręce władz radzieckich. Kiedy minął wyznaczony termin, rozpoczęły się prześladowania. Ukraińcy wysyłali Ukraińców przed sąd. Władza radziecka i jej historycy obarczają banderowców całą winą za potworności, których dokonano w zachodniej Ukrainie. Okrzyknięto ich zdrajcami i wrogami narodu. Procesy przeciw nim odbywały się jeszcze przez 30 lat. I przez 30 lat znajdowano ich ofiary. Chowano je potem na cmentarzach zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem. Siedem kilometrów od Równego leży wieś Grudek. Gdzie to wy tak dzwonię?
Gdzieś tutaj był napis mówiący o tym, że ci ludzie zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. W roku 1972, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły, odbyły się uroczystości pogrzebowe. Stały 23, może 24 trumny, także trumienki dziecięce. Opublikowano potem zdjęcia z ekshumacji, fotografie dziecięcych zwłok spętanych drutem kolczastym. Rocznice i liczba ofiar. 30 lat radzieckiej Ukrainy. Kijów, 24 stycznia 1948 roku. Tysiące Kijowian kierują się na plac dworcowy. Lud pracujący radzieckiej Ukrainy przepełniony jest radością. Na uroczystości jubileuszowe do Kijowa przybył Wiaczesław Mołotow. Obchody zakończyły się pełnym sukcesem. Minister spraw zagranicznych Mołotow mówił o braterskich stosunkach i gratulował wielkiego święta. Szczęśliwi Ukraińcy nieśli portrety Stalina. Panowała ogromna radość. Jedenaście lat później. Relacja z pogrzebu Stepana Bandery na monachijskim cmentarzu. Dosięgła go długa ręka KGB. Władza radziecka uważała, że ciągle jest groźny. Czyżby ze względu na zwolenników ukrywających się ciągle w ukraińskich lasach? Oto końcowy bilans konfliktu ZSRR i UPA. Aresztowano 200 tysięcy banderowców i ich zwolenników. Zabito 55 tysięcy. W krwawych walkach zginęło ponad 50 tysięcy żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej. Śmierć poniosło około 60 tysięcy cywilów. Wersja polska to ja, Studios. Tekst Piotr Dobrzyński, czytał Wojciech Najda.